Para na 27, no tutaj jest też wybitna para. Jest tu petarda, mamusia petardy, też już jest 12-letnia samica, w dobrej kondycji. Wydała samiczkę 6-6-7, drugie miejsce w okręgu, 2-26 w A-klasie, trzecia nagroda w standardzie za wygląd, w 18 lotu trzeci lotnik oddziału, 2-26, później w drużynie była 18 koeficjent, co miałem w A-klasie, no to też mistrzostwo okręgu i no to w komplecie, no to rewelacja, no wybitny, szybki gołąb, to jest bardzo tam dobry gołębi, jak koledzy sam doczytają, jeszcze może zamieszczę te oryginalne rodowody, to jeszcze będzie łatwiej tam kolegom sobie rozstrzygnąć. A to jest gołąbek, który mi też przywiózł Krzysiu Kłos i powiedział tam właśnie, że ten gołąb idzie do mnie, bo Hans Hirn wybrał mi tam gołębia, ale Krzysiu powiedział, że to idzie do mnie, poszedł i przyniósł mi inne gołębia, właśnie tą samiczkę, no i to jest to, bo powiedział, że to idzie do Leksiaka, no nie, i tutaj, żeby się nie powstydził, po prostu, żeby mi tu dał takie ten, no i dał. Dziękuję tu bardzo po prostu, bo jestem mega szczęśliwy i no tego oczekiwałem, właśnie połączyłem z mega gołębiem, bo to z prawdziwym gołębiem 4650, to jest po ojcu króla i oryginalnej samicy 456 Hansmeierce. No to tu za tą samiczkę jeszcze, jakbyś mi tak jajka znosiła po jednym, a jeszcze miałem ofertę bardzo dużą po prostu, ale mówię, już się już samiczka kończyła, to mnie, no nie będę komuś taką samiczkę już sprzedawał, choć miałem ofertę, to tu bardzo ładną już za tą samiczkę jeszcze, nie? Ale no to są, ale mam tu dzieci, zabezpieczenie, to są no mega gołąbki. Także po prostu to jest 46-50, no to jest też bardzo dużo dobrych gołębi, bo takie jak 10-15, 10-14 i tam inne, to co byłem mistrzem w C-klasie, no to wszystko dzieci po tym właśnie 46-50. Także para numer 26, coś innego też, jeszcze okazja, bo też już samiczka może skończyć niedługo jajeczka nieść, ale jeszcze jest tu możliwość oryginalna, także para numer 27, zapraszam.